Cienkie włosy mogą być dla kobiety utrapieniem. Rzadkie, często oklapnięte i szybko przetłuszczające się. Trudno je ułożyć, uzyskać wymarzoną fryzurę, ale grunt to odpowiednio o nie zadbać. Dziś w odcinku zdradzę Ci domowe sposoby na pielęgnację i podpowiem, co zrobić, by wyglądały zdrowiej. Cześć, tu Maciej Maniewski. Zapraszam na metamorfozę włosów Dominiki. Cześć Dominika, witam Cię, dziękuję, że wpadłaś na mój kanał. Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o włosach cienkich, ale zniszczonych. Jak je pielęgnować, jak z takimi włosami najlepiej postępować. Dominika jest chyba dla nas takim dobrym przykładem. No, często w salonie fryzjerskim właśnie pomagamy paniom z takimi włosami. No, włosy są cienkie, czyli słowiańskie, rozjaśniane. Widzę tutaj jakieś dużo kolorów, ale może sama Dominika troszkę nam opowie o tym, co tutaj się takiego wydarzyło, powiedz. No, zgadzam się z Tobą w 100%. Ja się zawsze śmieję, że jest Mizia i jej włosy, bo każdy żyje z własnym życiem. Jak widzisz tutaj, no dużo się dzieje, a lubię eksperymenty, więc no, dużo już miałam różnych kolorów na włosach. No, są dość mocno zniszczone niestety od farbowania i właśnie tych eksperymentów moich. Rozpoczniemy pracę z Dominiką od koloryzacji. Ta koloryzacja dla nas jest przy tej metamorfozie chyba najważniejsza, ponieważ będzie największa zmiana. Dominika, ja bardzo będę chciał przyciemnić Twoje włosy i trochę ten kolor wyrównać. Oczywiście, jeśli byś chciała brnąć dalej w sytuację z blondami, to pewnie też byśmy sobie poradzili, musielibyśmy trochę wszystko to wyczyścić. Tak naprawdę, no dużo pracy, ale moglibyśmy to robić. Ja kategorycznie odradzam Tobie dalszą taką pracę z blondami, z jakimiś po prostu balejarzami, to nie skończy się dobrze, tak? Masz włosy cienkie, rozjaśnianie takich włosów, szczególnie w foliach, szczególnie w jakichś balejarzach, powoduje, że się włosy kruszą, włosy są coraz gorsze. Powiem tak, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona, bo nigdy nie miałam ciemnych włosów, więc to będzie dla mnie na pewno nowe doświadczenie, więc oddaję się w Twoje ręce, rób! Jesteśmy już z Kordianem i z Dominiką w połowie pracy. Słuchajcie, rozpoczęliśmy od tego, że Kordian na odroście bardzo delikatnie pracował kolorem naturalnym na poziomie 5 i oczywiście zrobiliśmy taką repigmentację włosów. Jak widać, już to był bardzo dobry pomysł, ponieważ no, te włosy oczywiście nie wyglądają jeszcze docelowo dobrze, ale już widzimy, że ten ciemniejszy kolor, patrząc na Dominikę, na kolor jej oczu, będzie to zdecydowanie lepszy pomysł. Teraz będziemy dalej pracowali kolorem. Kordian będzie nakładał koloryzację, która będzie teraz przechodziła stopniowo z poziomu 5. Mamy mieszankę zrobioną koloru 5 i 6 i później na same końce już na te właśnie zrepigmentowane, przygotowane włosy nakładamy dalszą część koloru. Dlaczego robi się taką repigmentację? Żeby kolor Dominice utrzymywał się dłużej na włosach i żeby po prostu zbyt szybko się ten kolor nie spłukiwał. Dlatego w trakcie całej tej pracy, po odroście i po repigmentacji, zrobiliśmy kaszmirową keratynę i taki zabieg też bardzo często robi się właśnie po koloryzacji, może jej w trakcie, żeby odbudować strukturę włosów, żeby włos był mocniejszy, żeby nasza koloryzacja jeszcze lepiej się w tym włosie zakotwiczyła. Włos Dominiki był bardzo zniszczony, bardzo porowaty, taki otwarty i krótko mówiąc, dlatego zdecydowaliśmy się w trakcie koloryzacji zrobić właśnie kaszmirową keratynę. Ona jest dosyć prosta, ponieważ nakładamy fluid na włosy, podgrzewamy, później go spłukujemy i tylko pięknie modelujemy włosy, nie używając tutaj prostownicy. Dominika będzie na pewno kontynuowała sobie tą pielęgnację w domu, używając szamponu kaszmirowego, który ma pielęgnować włosy, czyścić włosy, myć, ale nie spłukiwać nam właśnie tej usługi z głowy, z włosów. I będzie używała maski, takiej bardzo dobrej maski, która doskonale nawilża włosy i właśnie też dba o strukturę. Większość klientek uwielbia już same te dwa produkty, i szampon, i maskę, twierdząc, że włosy już są lepsze, mocniejsze i przestały się kruszyć. I to na pewno też bardzo się przyda Dominice. A czy to jest taki zabieg dla każdego, czy tylko dla włosów takich zniszczonych? Właściwie to jest zabieg dla każdego, bo nawet jak mamy włosy niefarbowane, ale cienkie, wiesz, takie puszyste się słowiańskie, to już ta usługa sobie doskonale radzi. Natomiast ona właściwie jest nawet do zadań specjalnych. No to te końce naprawdę masz, jak widzimy, bardzo zmęczone i zniszczone, a więc dla takich włosów jest fajna, cienkich, ale zniszczonych. Natomiast fajne pytanie, super. Ta usługa jest na tyle elastyczna, w końcu mamy usługę do włosów cienkich na rynku polskim, słowiańskich, ale ta usługa też jest dobra dla włosów grubszych. Jak ktoś ma włosy grubsze, takie puszyste, doskonale sobie radzi z tą puszystością i trochę zmiękcza grube włosy. I jeszcze ostatnia ciekawostka, nawet do włosów kręconych, jeżeli ktoś ma skręt, ale do tej pory miał skręt pierzasty,
a chcemy troszeczkę sobie z tym lepiej radzić i poskromić to, to kaszmir też jest bardzo dobry. Włosy mam już bardzo dobrze przygotowane i rozczesane, dlatego mogę sobie spokojnie pracować grzebieniem. Natomiast pamiętajcie o tym, że grzebień nie jest zbyt dobrym narzędziem do rozczesywania włosów. A więc jeżeli masz włosy cienkie, delikatne i rozczesujesz je grzebieniem, to to na pewno nie jest dobry pomysł. Pamiętaj, że do rozczesywania najlepiej używać szczotkę. Jak rozczesywać włosy? Jeżeli masz włosy cienkie, delikatne, ale takie plączące się, to dobrze też włosy jest rozczesać przed myciem. Czyli przed myciem rozczesujemy włosy delikatnie, później myjemy włosy, nakładamy odżywkę. No, przy włosach delikatnych pamiętajmy, żeby tej odżywki nie nakładać za dużo i wybierać produkty raczej takie, które nie obciążają włosów. Dobrze, gdyby to były na przykład produkty z pszenicą, które wręcz pogrubiają włosy. Dużym błędem u wielu kobiet jest to, kiedy tak naprawdę włosy są pierwszy raz rozczesywane tylko i wyłącznie jak są mokre. Włosy mokre, właśnie umyte, są jeszcze bardzo splątane. Jak są cienkie, są bardzo poplątane, więc ciężko je rozczesać przy samej odżywce. Dlatego moja ważna wskazówka, rozczesuj włosy przed myciem. Poszukujcie produktów właśnie też z naturalnymi składami, z pszenicą, bo pszenica jest bardzo dobra do włosów cienkich. Spryskujemy włosy, jak widzicie, dosyć dużo, ja często nadużywam tego produktu, ale jestem spokojny, bo te włosy w ogóle nie będą obciążone. Widziałam w jednym z odcinków u Ciebie na kanale, że mówiłeś o nożyczkach takich, jak one się nazywają, nigdy nie pamiętam, które mają takie wypustki. Bagażówki! Ach, tak, dokładnie. Nie cierpię. No właśnie, właśnie. I pamiętam, że mówiłeś, że nie jesteś ich fanem. A ja mam pytanie, a co jeśli chodzi o brzytwę? Słuchaj, po pierwsze degażówki nie, bo ja jestem fanem czegoś, co jest strasznie precyzyjne. Degażówka jest po to, żeby zmiękczać końce. Ja uważam, że często włosy słowiańskie są za cienkie po to, żeby jeszcze je zmiękczać, tak? A jeżeli już, to są techniki nożyczkami punktowe, gdzie mogę sobie włos do włosa dociąć to, co chcę. Mhm. Degażówka trochę tak szablonowo wycina często za dużo włosów. Mhm. Pierzy końcówki. Podobnie jest trochę z brzytwą. Nie mogę całkowicie skreślać brzytwy, bo brzytwa może być niezła w strzyżeniu, nie wiem, krótkich fryzur, ale bardzo gęstych i sztywnych włosów, kiedy trzeba tak zwane pióro trochę brzytwą pozmiękczać te włosy. Natomiast degażówka, ale i brzytwa absolutnie nie jest do Twoich włosów. Masz włos, który jest cienki, słowiański, pourywany, włos taki bardzo słaby. Myślę, że to też jest zasługa brzytwy tutaj. No bardzo możliwe, nie wiem jak one były strzyżone. Natomiast chodzi o to, że to kompletnie nie jest włos jakościowy, który bym dotknął brzytwą. Brzytwa ma taką tendencję najbardziej ostra na świecie, że jednak jest to szarpnięcie w tego włosa, a nożyczki to jest wielka precyzja i cudowne obcięcie, tak? A więc Twoje włosy i włosy, pamiętajcie, które są cienkie, rozjaśniane szczególnie, czyli zniszczone, absolutnie bardzo proste, dobrze jakościowo wykonane cięcia, nie brzytwa. Unikajcie. Zobacz, ile ja tutaj Tobie włosów podcinam. Tu masz tak słabiutkie włosy, te końce, po prostu... Tnij, mistrzu! No i dobrze, tnij właśnie z tyłu oszczędź, tak? Dokładnie. Okej, okay, teraz troszkę przechylnij głowę. Zobacz, wyczesujemy sobie to pastmo. Tu mamy zaznaczoną nasze cięcie z tyłu. I bardzo prostym cięciem skracamy sobie włosy. Fajna będzie ta długość. Oczywiście, że chciałbym Tobie więcej obciąć włosów, tylko trochę mi szkoda. Natomiast, no niestety, te wszystkie włosy tutaj, zobacz, widzisz? To wszystko Ci musi urosnąć. I teraz jeszcze jedna ciekawostka objętości. Skąd się bierze objętość w kobiecej fryzurze? Najwięcej objętości jest tutaj, słuchajcie. A więc te włosy, wręcz odwrotnie, powinny być jednej długości, powinno być jak najwięcej ich, bo te włosy z przodu, przecież ta objętość najbardziej widoczna jest z przodu, a więc te włosy powinny być tutaj najmocniejsze. Dlatego robimy wszystko, żeby o te włosy dbać. Jeszcze jedna ciekawa wskazówka, bardzo możliwe, że też ona kierowana jest głównie dla fryzjerów. Pamiętajcie o tym, koledzy i koleżanki, żeby tych włosów, które są z przodu, no prawie w ogóle nie cieniować. A więc jeżeli je cieniujemy, to często robimy coś takiego jak przekierowanie długości, tutaj, żeby właśnie o takie włosy powypadały, tak jak na załączonym obrazku, żeby po prostu nie naruszać tych włosów. Te włosy odpowiedzialne są za objętość włosów tutaj z przodu, dlatego one są na wagę złota. Często się kruszą, niszczą, wiecie o tym na pewno. Natomiast chodzi o to, żeby takich włosów nie cieniować, żeby właśnie tu pozostawał jakiś taki ciężar. To co na grzywce, tak, to może być lekkość. To co na koronie, to może być lekkość, ale tutaj pod koroną te włosy są bardzo, bardzo istotne. Jeśli lubisz takie eksperckie rady i wskazówki, subskrybuj mój kanał, a częściej będziesz mogła je oglądać, a jeżeli jesteś fryzjerem,
i chcesz trochę potrenować, dowiedzieć się więcej, to oczywiście zapraszam do Akademii Maniewskiej. Masa włosów też tobie odrasta, na szczęście. To akurat bardzo fajny objaw. Mhm. Natomiast taka grzywka też może być czasami wynikiem pewnego cieniowania lub strzyżenia, tak? Mhm, tak. Jeżeli ona już jest, to zobacz, co zrobimy. Wyciągamy sobie tę grzywkę i wszystkie te najbardziej zniszczone końcówki po prostu prostym cięciem ścinamy. Włosy są uniesione, a więc przez to ta grzywka będzie miała bardzo ładną lekkość. Puszczamy ją sobie i sprawdzamy, dokąd będzie opadała. Zobacz, teraz bardzo ładnie ta grzywka opada tobie na przykład na tutaj zaraz za kości policzkowe, co jest bardzo twarzowe, jeżeli się ułoży na jedną lub na drugą stronę. Natomiast takie obcięcie powoduje, że jest od razu taka bardziej pełna. Widzisz, gdzieś sobie spadła i koniec. Nie jest taka poszczępiona, co jest najważniejsze. A więc grzywkę już mamy i przechodzimy teraz do takiego elementu, który u ciebie jest dosyć ryzykowny, ponieważ te wszystkie włosy tutaj mamy wycieniowane, no i długości mamy, jak widać, różne. Ja włosów tobie tak naprawdę nie powinienem cieniować i nie chciałbym, natomiast dotknę tylko te końce po to, żeby jednak to cięcie było konkretniejsze i równe, a nie takie wyszczępione włosy. Dlaczego? Dziewczyny, pamiętajcie o tym, że włosy, jak są tak wyszczępione, po prostu mają większą taką podatność do puszenia się, plątania i puszenia, a więc to niestety nie wpływa na ich jakość, a więc dlatego wybieramy sobie pojedyncze sekcje na tej koronie. Aby sprawdzić to, co będę za chwilkę robił, wyczesujemy takie pasmo i bardzo równym cięciem, z taką lekką dynamiką przeciągnięcia do przodu. Zobacz, ścinamy, widzisz, jakie są te włosy tutaj nierówne? Ścinamy sobie te końcówki, żeby linia była jednak konkretna. Teraz spryskujemy włosy sprayem, który nada już nam objętość, ale od nasady. A ta objętość jest bardzo ważna w twoim przypadku. No i jeśli lubicie, dziewczyny, objętość przy suszeniu, to już jest taki specjalny spray, który służy właśnie do stylizacji. Za chwilę suszymy włosy, a później pokażę wam jeszcze jeden ciekawy trik, co zrobić, żeby objętość była jeszcze większa. Zanim pokażę wam nowe, piękne, zdrowe i błyszczące włosy Dominiki, chciałem tylko przypomnieć, że wszystkie kosmetyki, które używaliśmy w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie filmiku. Jeżeli potrzebujecie poszukać czegoś specjalnego dla siebie, szukacie dobrych zestawów kosmetyków, zapraszam też na stronę maniewski.pl. A jeżeli potrzebujesz konkretnej porady indywidualnej dla siebie, to napisz na social mediach, Instagram lub Facebook, a odpowiem na każde pytanie. To co, gotowi? Dominika, oddech wstrzymany. Możesz oddychać, słuchaj. Proszę bardzo. Pa-pa! O matko! Wow! Jak się czujesz? A to jestem ja? To jesteś ty. Słuchajcie, chwila dla Dominiki. Po pierwsze, dotknij swoje włosy. No właśnie, ogromna, kolosalna różnica. Są miękkie, są delikatne, nie przyjemne są takie twarde. Tak, przyjemne, tak? Tak? Przypominam tylko, że ta kaszmirowa keratyna była zrobiona w trakcie koloryzacji, właściwie w połowie była pigmentacja, kaszmirowa keratyna i później ten kolor piękny, finalny. Świetnie włosy się pokryły, mają świetny, ładny blask, zdrowie, no wyglądasz w ogóle w tym ciemnym kolorze, jak ja lubię mieć rację. Wyglądasz w tym kolorze po prostu ekstra. Ale ja też miałam rację, że ci zaufałam. A to dziękuję. Bo naprawdę nigdy nie miałam tak ciemnych włosów i super. A teraz coś jeszcze specjalnego na koniec. Powiedziałem, że pokażę wam pewien trik ciekawy odnośnie objętości. A więc to jest to rozwiązanie. Ty też lubisz rzeczy związane z make-upem, prawda? Oczywiście. Nie wiem, czy też z włosami, ale no, objętość lubi każda kobieta. Słuchajcie, niesamowity produkt. To jest taka chmurka, cloud. Puder, który powoduje bardzo ładne odbicie włosów od nasady. Jak tym pudrem pracujemy? Często kobiety lubią włosy mieć na przykład odbite tutaj, a więc wtedy ten puder dajemy sobie w miejsca, gdzie chcemy mieć ekstra objętość. Podnosimy warstwę, dodajemy lekko pudru, i te włosy właśnie na potylicy, tu gdzie ma być ich najwięcej, będą tworzyły o, taką właśnie dodatkową ekstra objętość. Może góra, podnosimy sobie warstwę na górze, lekko włosów, proszę bardzo. Lekka mgiełka z jednej strony, lekka z drugiej. I co to powoduje? Powoduje, że włosy mają jeszcze większą strukturę. Zobacz, jak się fajnie podniosło od razu. Grzywka nawet od razu tam się będzie ładnie układała. No, dodatkowa objętość to na pewno dla Dominiki jest super rzecz. Super, naprawdę. Mega się czuję. Bardzo mi się podobają. I wyglądasz rewelacyjnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, że zaufałaś i siadłaś na moim fotelu. Wyglądasz świetnie i co, życzę samych sukcesów. To ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło gościć u ciebie na kanale. Bardzo dziękuję.
Zdradź mi swoje sposoby na pielęgnację cienkich i rzadkich włosów. A jeśli podobał Ci się odcinek, to łapka w górę i zostaw koniecznie jakiś komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku.